Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie w imieniu Fundacji Mente Kahan. Nazywam się Katarzyna Zaczyńska i razem z moją gościnią Joanną Ostrowską serdecznie Państwa zapraszamy na spotkanie, które odbywa się w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Zanim przedstawię moją gościnę, jeszcze parę słów tytułem wstępu. Nasze spotkanie odbywa się w ramach projektu Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej Pamięć i Refleksja. Jest to spotkanie współfinansowane ze środków gminy Wrocław. Jak już wspomniałam, odbywa się ono w ramach obchodów Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu, który to dzień, 27 stycznia, był w zeszłym tygodniu. I w zeszłym tygodniu prezentowaliśmy Państwu cyfrowego koncertu w Nowej Synagodze w Breslau, czyli w budynku, który został zburzony w 1938 roku w czasie Nocy Kryształowej, więc tego budynku nie ma. Natomiast my ten koncert zorganizowaliśmy w przestrzeni wirtualnej i ci z Państwa, którzy jeszcze nie mieli okazji obejrzeć koncertu, serdecznie zapraszamy na nasz profil facebookowy, na którym ten koncert jest dostępny. Więc zachęcamy do wysłuchania Bente Kahan i NFM Orkiestry Leopoldinum oraz aranżacji utworów autorów, którzy są ofiarami Holokaustu. Więc myślę, że jest to wyjątkowy koncert, który na pewno warto obejrzeć. Bardzo do tego zachęcamy. Tak, i teraz Joanno, dzień dobry. Witam Ciebie szczególnie ciepło i serdecznie z przestrzeni Wrocławia. Tak, spotykamy się na Zoomie, nie spotykamy się na żywo niestety, ale bardzo się cieszę, że do tego spotkania doszło. Jest to dla nas spotkanie bardzo ważne i bardzo cieszę się, że zgodziłaś się wziąć w nim udział. Od tego zaczynam, od podziękowań. Ja dziękuję i bardzo serdecznie się cieszę, że dostałam od Was to zaproszenie. Bardzo żałuję, że nie mogę być z Wami osobiście, ale mimo wszystko cieszę się na to spotkanie i że jakby jest taka możliwość, że możemy się zobaczyć i porozmawiać w tak szczególnym też momencie, to znaczy wspomniałaś Międzynarodowy Dzień Ofiar Holokaustu. Dla mnie to też jest bardzo ważna i istotna data w ciągu roku, więc tym bardziej jest mi bardzo miło, że tydzień później spędzamy ten czas razem, że możemy porozmawiać nie tylko o mojej pracy, ale szeroko o tych zapomnianych ofiarach Holokaustu, które w polskim dyskursie nie są reprezentowane. Tym bardziej jest to dla mnie ważne i dzięki ogromne za to zaproszenie. Wspaniale i również bardzo dziękujemy jeszcze raz. No i teraz parę słów o Tobie, jeśli pozwolisz. Joanna Ostrowska, doktora nauk humanistycznych, badaczka, historyczka, wykładowczyni akademicka, krytyczka filmowa, dramaturżka z takim bardzo szerokim i ciekawym edukacyjnym backgroundem, czyli wśród tych Twoich zasobów edukacyjnych są i sztuki wizualne, i studia żydowskie, judaistyczne, hebraistyczne, studia genderowe i pewnie wiele innych, więc jako badaczka interdyscyplinarna masz rzeczywiście bardzo szerokie pole widzenia różnych tematów i myślę, że to bardzo dobrze widać w Twojej pracy. Zaproponowałam, aby tematem naszego spotkania uczynić takie zdanie: niewidzialni o kadrowaniu polskiej pamięci. Więc ten temat tworzy taką ramę interpretacyjną, wokół której chciałabym z Tobą porozmawiać, a wykorzystuję tutaj też taką metaforykę filmu w odwołaniu do Twojej działalności również jako krytyczki filmowej i chciałabym, żebyśmy przy tym kadrowaniu, filmowaniu, przyglądaniu się przez oko kamery przyjrzały się właśnie tej polskiej pamięci, temu trochę nieszczęśliwemu konstruktowi polska pamięć. Wiem, że nie przepadasz za modelem etnonarodowym, nierzadko zresztą etnonacjonalistycznym, bo rzeczywiście to jest taki model, który mocno zawęża pole widzenia pamięci, niektóre postaci z niego wyklucza, a w zasadzie sporo postaci z tego modelu wyklucza. Ale jednak jesteśmy w Polsce, rozmawiamy o polskiej perspektywie widzenia historii, więc ta polska perspektywa będzie dla nas tutaj istotnym punktem odniesienia. Ja tutaj łączę się z Tobą z Wrocławia, z Dolnego Śląska i dlatego chciałabym zacząć od tego miejsca. Więc tak.
Nasza opowieść będzie taką opowieścią przez Twoje badania, Twoje publikacje, których zresztą jest sporo, różnego typu. To są i monografie, to są prace współautorskie, różnego rodzaju projekty, więc proponuję, abyśmy w tej naszej rozmowie nie skupiły się na jednym temacie i na jednej książce, ale opowiedziały właśnie o różnych sposobach widzenia tej pamięci, której przyglądamy się właśnie przez pryzmat Twoich badań, bo myślę, że jesteś w tych badaniach też bardzo spójna i konsekwentna i bardzo dobrze widać w tym Twoje podejście do zajmowania się tym tematem. Więc skoro zaczynamy stąd, z Wrocławia, to proponuję zacząć od swojej publikacji, tak, czyli książki Mój Firerze, ofiary przymusowej sterylizacji na Dolnym Śląsku w latach 1934-44. To książka, która wyszła w 2019 roku i dla tych Państwa, którzy będą nią zainteresowani, od razu odsyłam na stronę Ośrodka Karta, na której to ta książka jest dostępna w wersji elektronicznej, więc można ją bezpłatnie pobrać i po prostu czytać. O czym opowiada ta książka? Ta książka opowiada o mechanizmach działania polityki eugenicznej, polityce społecznej opartej na tak zwanej higienie rasy. No więc tutaj od razu, Joanno, moje pierwsze pytanie. Kim były ofiary tej polityki? Bardzo Ci serdecznie dziękuję za to, że rzeczywiście w trakcie tej naszej rozmowy zaczęłaś od miejsca, bo też powiedziałaś, że ten mój projekt kadrowania pamięci jest takim projektem, cieszę się, że tak jest i że tak to widzisz, że jest dość spójny, to znaczy ja od samego początku swojej pracy starałam się, żeby to były każdy z tych projektów był czymś w rodzaju takich naczyń połączonych i bardzo często, tak jak w przypadku właśnie publikacji, o której mówiłaś, te tematy i moi bohaterowie i bohaterki pojawiali się w trakcie mojej pracy nad czymś zupełnie innym. I na pierwszy rzut oka to była jakaś wycieczka w zupełnie innym kierunku, a później okazywało się, że tak naprawdę krążę cały czas obok tej jednej kategorii. To jest oczywiście dość szeroka kategoria, bardzo niehomogeniczna kategoria właśnie zapomnianych, marginalizowanych, tego tak zwanego elementu, jeśli chodzi o polską pamięć zbiorową. I bardzo podobnie było właśnie w przypadku tej publikacji, to znaczy ja nie ukrywam, nigdy nie ukrywałam, że Archiwum Państwowe we Wrocławiu jest jednym z moich ulubionych archiwów i rzeczywiście praca tam jest naprawdę ogromną przyjemnością i współpraca też z archiwistami. To jest naprawdę rzadkość, jeśli chodzi o instytucje archiwalne w Polsce, to nie tylko archiwum we Wrocławiu, ale rzeczywiście to było takie miejsce, które mi dało ogromne możliwości i nigdy tam się też nie spotkałam ze słowem nie. W trakcie jednej z kwerend, która zresztą dotyczyła książki, która wyszła później, bo książki o nich, homoseksualiści w czasie II wojny światowej, zostało mi trochę czasu, około 3-4 godzin czasu i do pociągu i postanowiłam jeszcze zamówić dokumentację, która pochodziła z takiego zespołu Rejencja Wrocławska, dość popularny zespół, potężny zespół. I zainteresowało mnie w trakcie czytania inwentarza, zainteresowały mnie jednostki dotyczące właśnie przymusowej sterylizacji. Zamówiłam te jednostki i okazało się, że w kilku z nich zostały listy, dokumentacja osobista, która mnie zawsze fascynowała najbardziej z tego, z czym grzebię, mówiąc kolokwialnie. I tak pierwszy list, który zrobił na mnie wtedy ogromne wrażenie, to był list Marty Halm, jest w tej książce, dotyczący jej córki Eriki Regel, już po tak zwanym ubezpłodnieniu, tak zwanej przymusowej sterylizacji, w którym matka błaga o to, żeby państwo i tak naprawdę lokalna służba społeczna pomogła w cierpieniu jej córki, to znaczy, że jej dziecko bardzo cierpi po tej operacji i chciałaby dostać jakieś wsparcie finansowe na to, żeby kupić leki przeciwbólowe, żeby móc ulżyć w jej bólu. To jest oczywiście napisane w języku niemieckim. Myślę, że też istotne jest to, jak on wygląda, charakter pisma tej kobiety. Zrobiło to na mnie wtedy piorunujące wrażenie. Ja wiedziałam, że ja do tej dokumentacji wrócę. I tak zaczęłam poznawać bohaterów, ale przede wszystkim bohaterki, pytania, które mi zadałaś, to znaczy zapytałaś, kim były ofiary. Ta publikacja mnie ogromnie dużo nauczyła, bo pokazała mi, że
W tym okresie nazistowskim od 1933 roku tak naprawdę ofiarą mógł być każdy. I jeżeli chodzi o tak, jeżeli bym miała wymienić swojej pracy, dotychczasowej pracy naukowej, taką publikację, która otworzyła mi najwięcej drzwi, to paradoksalnie, bo to jest dość krótka, ale paradoksalnie byłaby to właśnie ta książka, która z jednej strony pokazała mi tak naprawdę jeden do jeden, na czym polegała biopolityka państwa nazistowskiego, jak to było zaplanowane i w jaki sposób, jakby punkt po punkcie, faza po fazie wprowadzano ten system odgraniczania społeczeństwa, dzielenia go na grupy, marginalizowania niektórych grup, tego, że każdy z dnia na dzień mógł być zagrożony. I że tak naprawdę jakby w sensie czysto społecznym taką najważniejszą kategorią, która gdzieś tam się wtedy pojawiła, była kategoria tak zwanej asocjalności. Każdy mógł stać się asocjalny, każdy bądź każda. I ta asocjalność była bardzo, bardzo szeroko rozumiana, od, tak jak w przypadku tej publikacji, od osób, które zostały w lipcu 1933 roku uznane za dziedzicznie chore. I tam po prostu w trakcie wprowadzania tej ustawy wskazano kilka tak zwanych stanów chorobowych, wśród których była między innymi schizofrenia, ale także tak zwany lekki niedorozwój umysłowy, stan chorobowy, tak zwany stan chorobowy, pod który można było podciągnąć dosłownie wszystko. Wystarczyło siedzieć nieruchomo zbyt długo i patrzeć w jedno miejsce i to już jakby dla lekarza lokalnego mogło być diagnozą, która jakby uruchamiała cały mechanizm prowadzący do zabiegu przymusowej sterylizacji. Ale wśród tych tak zwanych stanów chorobowych były też alkoholizm i tutaj jakby to była taka furtka, która otwierała bardzo dużo dróg do tego, żeby penalizować, żeby doświadczać ludzi, którzy wydawali się niepasujący do tego systemu. Więc jakby to jest o tyle ciekawe przy tej ustawie przeciwko osobom, tak zwanej ustawie przeciwko osobom dziedzicznie chorym i ich reprodukcji, że zaczęła ona cały ten etap jakby z jednej strony hamowania rozrodczości tych ludzi, którzy uważani byli za obcych, ale z drugiej strony jakby do właśnie marginalizowania określonych grup, nie tylko pod względem rasowym. I to jest coś kluczowego, bo było też bo cały ten mechanizm był też czymś w rodzaju takiego sprawdzenia przed tym, co miało nastąpić później. To jest, jak mówię o naczyniach połączonych w mojej pracy, to też te mechanizmy odgraniczania określonych grup na siebie przecież nachodziły. Jeśli mówię o osobach uznanych za asocjalne, to są te bohaterki, ci bohaterowie z książki Mój Firerze, ale jednocześnie to są mogli to być bohaterowie z ONY, homoseksualiści w czasie II wojny światowej. I równie dobrze mogły to być kobiety z przemilczanych. Do tak zwanej kategorii ASO zaliczano też tak zwanych uchylających się od pracy. W roku 1937-38 w nazistowskich Niemczech to byli również Żydzi. Więc sama widzisz, że to jest taki tygiel. To jest też ja przez te wszystkie lata pracując nad tymi tematami uczyłam się tego, że te kategorie, które funkcjonowały w okresie wojny, jeżeli chodzi o więźniów w obozach koncentracyjnych, jeżeli chodzi o grupy marginalizowane, jeżeli chodzi o tych, którzy właśnie mieli należeć do społeczeństwa albo byli wykluczani ze społeczeństwa, że to są wszystko kategorie, które bardzo często w badaniach dzisiaj nadal istnieją. I że jakby tym błędem podstawowym a propos kadrowania pamięci dzisiaj jest powielanie tych samych granic, jakby powielanie tych samych grup. Takie nastawienie bardzo radykalne, że one się na siebie nie nachodzą, że tam nie ma żadnych spotkań. Myślę, że to zmieniło bardzo dużo w tej naszej pamięci, szczególnie po roku 1990. Przyzwyczajenie do tego, że jest jakieś określone, są jakieś określone zbiory, nazwijmy to w ten sposób, ludzi, którzy albo zostali zamordowani, albo przetrwali, ale wciąż jakby w danych kategoriach i nie ma tutaj żadnych momentów przejścia. Ale wracając jeszcze do samego początku twojego pytania, bo zapytałaś mnie, kim są te osoby. Ja nie lubię tego określenia zwykli ludzie, bo to nie każdy z nich, jak to próbowałam w tej książce napisać, tak. Każdy z nich. Co to znaczy? Dokładnie. Każdy, każda to są wyjątkowe jednostki i jakby to, co jest najtrudniejsze zawsze w mojej pracy, to jest wyselekcjonowanie notabene. Wyselekcjonowanie, wybranie bohaterów, bohaterek. Jakby to jest najtrudniejszy zawsze moment, bo wiem, że jakby też dokonuję jakiegoś wyboru, tak? Znaczy naświetlam jakąś historię, bo i pytanie, jakie są moje kryteria.
W przypadku Mój Firerze, ofiary przymusowej sterylizacji na Dolnym Śląsku, ja wiedziałam na 100%, że w tym zbiorze będzie wspomniany przeze mnie list Marty Hall. Bo myślę, że nie ma, przynajmniej ja nie znam swojej pracy, nie spotkałam się z bardziej dotykającym, porażającym i brutalnym źródłem, który pokazywał też, na czym polegało to cierpienie jeszcze przed 1939 rokiem, bo ten list pochodzi z marca 1939 roku. Jest bardzo proste napisane, to jest bardzo konkretna rzecz. Moje dziecko cierpi, potrzebuję, żebyście mi pomogli. List i tak jak cała książka, taki list są zatytułowane Mój Firerze, ponieważ w całym tym koncepcie przymusowej sterylizacji, które zapowiadała ustawa z lipca 1933 roku, taką ostatnią instancją, która mogła zablokować cały proces, był Führer, był Adolf Hitler. Oczywiście to było zorganizowane w bardzo symboliczny sposób, ale rzeczywiście można było napisać list. List do Führera, w którym błagano o litość. Te listy przychodziły do Kancelarii Rzeszy i jak pokazuje bardzo bogaty zbiór z Wrocławia, podobny, nie tak bogaty jest też w Archiwum Państwowym w Opolu, ale jak pokazuje ten zbiór, na te listy przychodziły odpowiedzi, znaczy kancelaria zawsze wysyłała odpowiedzi. No i tym, co mi się wydawało istotne, żeby też z mojej perspektywy, ale też dołożyć moją cegiełkę do pamięci lokalnej Wrocławia, nie niemieckiego Wrocławia, Wrocławia, było zgromadzenie tych listów, przynajmniej w wstępnej fazie, tyle, ile udało się wydać tej publikacji dzięki wsparciu Fundacji FOC, ale też, żeby te głosy wreszcie wybrzmiały, bo wydaje mi się, że jest to jeden z naprawdę ważniejszych dokumentów osobistych. Mówię o samym zbiorze dokumentów osobistych, jakie przetrwały w tym archiwum. Są to naprawdę porażające historie też takiego prywatnej walki ludzi o swoich bliskich, bez względu na ich nastawienie ideologiczne, a ze względu na ich klasę społeczną, bez względu na to, czy należeli do NSDAP, czy nie, bez względu na to, z jakiej miejscowości pochodzili, czy to był Wrocław, czy to był Stary Lesieniec i miasta, miasteczka, wsie, to nie miało kompletnie żadnego znaczenia. Oni prosili po prostu o litość. Tak, rzeczywiście to jest, myślę, jeden z ważniejszych i takich mocno wstrząsających momentów w tej książce, ponieważ te listy tam są. Są czasami listy napisane, to są maszynopisy, czasami są to odręczne listy, które widzimy tutaj w oryginale, więc odręcznie napisany list do Führera, taka desperacka, ostateczna próba walki o kogoś. Więc to jest rzeczywiście bardzo, bardzo niezwykłe, wzruszające i mocno osobiste źródło informacji na ten temat i takie świadectwo właśnie tej próby zrobienia jeszcze czegoś, bo jak powiedziałaś i jak ja tutaj też to podkreślam, to jest już ten jakby ostatnia deska ratunku, tak? Więc czy mogłabyś powiedzieć coś na temat treści tych listów? Kto je pisał? Co się w nich znajduje? Bo na pewno te listy też nie można traktować tak jeden do jeden, one są pisane w pewnej narracji. Autorzy tych listów chcą osiągnąć pewien cel. Czy coś wiemy na temat tego, czy one odniosły jakiś skutek? Tak? Czy możesz coś więcej na ten temat powiedzieć? Oczywiście, chyba najprościej mi jest odpowiedzieć na tę ostatnią część Twojego pytania, bo oczywiście w większości przypadków, przynajmniej te, które ja znam i też które opisywała jedna z moich zdaniem naprawdę wybitniejszych historyczek medycyny, która pochodzi z Wrocławia i mieszka jedną nogą w Wrocławiu, czyli doktor Kamila Uzarczyk, która napisała dla nas fenomenalne podsumowanie i epilog, takie posłowie do tej publikacji, za co jej będę zawsze bardzo wdzięczna i mam nadzieję, że ta książka to jest nasz pierwszy tylko krok do dalszej współpracy i że będziemy tę publikację w jakiś tam sposób kontynuować. Ale wracając jakby czyli jakby tutaj nie było, ta odpowiedź raczej nie była pozytywna, to znaczy nigdy nie uratowano nikogo, nigdy nie zablokowano operacji ubezpłodnienia, operacji sterylizacji. Dlatego, że jakby cały koncept wychodził z tego, że każdy z nas,
każdy z obywateli i obywatelka tamtego społeczeństwa ma swoje zadanie. I nawet w przypadku osób, które uznawano za chore psychicznie, czy też obciążone chorobami dziedzicznymi, czy też niepełnosprawne umysłowo, często też niepełnosprawne fizyczne, osoby z niepełnosprawnościami, również te osoby, mimo że dla propagandy nazistowskiej stanowiły tak zwany balast społeczny, to jednak mogą zawsze oddać jakąś ofiarę Führerowi, oddać jakąś ofiarę nazistowskiemu społeczeństwu i wymyślono, że właśnie jedną z takich form ofiarowania siebie będzie właśnie zgoda na taki zabieg. Więc jakby cały koncept, bardzo często wykorzystywany w ogóle w nazistowskich Niemczech, wstępnie polegał na tym, że to miała być dobrowolna procedura. Że jakby wprowadzono owszem ustawę, ale jakby wszędzie, w każdej literze, w każdym miejscu, fragmencie tej ustawy było zaznaczone, że to do końca próbowano wykonać tak, żeby nie było stosowania środków przymusu, co jak się domyślasz, jak domyślacie się Państwo, było tylko i wyłącznie w teorii. Ale nawet proponowano, żeby ludzie podpisywali takie właśnie papiery, w których dobrowolnie jakby kierują się na zabieg, który dobrowolnie zgłaszają się do instytucji, najpierw oczywiście związanych z instytucji lekarskich, medycznych, później również do tak zwanych sądów sterylizacyjnych. Jeżeli chodzi o same listy, tak jak powiedziałam, to jest oczywiście ta ostatnia flanka, ta ostatnia instancja, w której można było pozornie, jak widać, coś zmienić. One są rzeczywiście bardzo różne, łączy je jeden cel, to znaczy uratowanie swojego bliskiego, bliskiej. A pisze się tam różne rzeczy, od tego, że oczywiście większość z nich jest jakby podpisywana pozdrowieniami nazistowskimi, że jest to ten zwrot, mój Führerze. Ludzie próbują tam za wszelką cenę jakby wskazać, że są odpowiedni, wskazać, że należą do tej części społeczeństwa, która jakby jest akceptowana, która jest z gruntu niemiecka, która jest z gruntu chciana, że nawet jeśli zdarzyło się, szukam dobrego słowa, nawet jeśli zdarzyło się jakieś potknięcie w sensie genetycznym, jeżeli chodzi o właśnie choroby dziedziczne, to jest tylko delikatny błąd. Z czego to wynikało? Wiem, że to potwornie źle brzmi, ale w momencie, kiedy stwierdzono tak zwaną złą chorobę w jednej rodzinie, to każdy z członków i członkiń rodziny była zagrożona. To znaczy ta operacja z ubezpłodnienia mogła być równie dobrze po jakimś czasie przypisana kolejnym członkom rodziny, więc starano się w tych listach po pierwsze pokazać swoje drzewo genealogiczne, wskazać, że tak naprawdę tutaj jeśli chodzi o kilka pokoleń wstecz nie ma żadnych chorób psychicznych, nie ma żadnych problemów, że to są rzeczy nabyte, jeśli chodzi o daną osobę, która została skierowana na ten zabieg, że tutaj nie ma nic związanego z dziedzicznością, że ta rodzina, mówiąc tamtym językiem, nie jest obciążona. Tym bardziej jakby w sensie źródłowym, poznając dzisiaj te listy, one pokazują nam z jednej strony, jak ludzie próbowali pokazać siebie dla jak najlepszej strony, oczywiście zgodnie z tamtymi zasadami. Z drugiej strony są też doskonałym źródłem, te listy są też doskonałym źródłem, żeby poznać tą rodzinę. Wiem, że to brzmi również brutalnie, ale dzięki temu jakby dostajemy więcej tych informacji, wiemy, co się tam działo. Część z bliskich członków starała się też uciekać, jeśli była taka, a nie inna diagnoza w rodzinie, więc często starano się, tutaj walczyli rodzice na przykład, natomiast jeżeli chodzi o braci i siostry, to oni po prostu uciekali, starali się być gdzieś dalej, żeby nikt ich, mówiąc brutalnie, nie dopadł. Oprócz tego jeszcze to, co jest istotne dla mnie w treści, to że w każdym z tych listów pojawia się jakiś taki moment, który jest już momentem desperackim. Czy to jest kwestia samego tekstu, czy to jest kwestia działania. Książka otwiera list brata, który należy do SA, ale działa w bardzo nerwowy, taki desperacki sposób, bo doskonale wie, że już wszelkie legalne środki się skończyły. Więc zabiera swoją siostrę i postanawia nie wysłać ten list, tylko zabrać ten list i zawieźć osobiście do Berlina. Wie doskonale, że jeśli zostawi swoją siostrę, która jest skazana na ubezpłodnienie w domu, to bardzo prawdopodobne, że przyjdzie policja i po prostu ją zabierze na zabieg, że nie zdąży. No i to jest, z tego też powodu zdecydowaliśmy się, że ten list właśnie będzie otwierał ten zbiór, bo on pokazuje, do jakich
jakie granice ludzie byli w stanie te wtedy też przekraczać, nawet jeśli, mówiąc radykalnie, byli członkami, należeli do tego systemu, prawda? Bo mamy tutaj do czynienia jednak z człowiekiem, który w sensie politycznym no, reprezentował takie, a nie inne. No teraz pytanie, czy w momencie, kiedy to się pojawiło, to rzeczywiście jego nastawienie się nie zmieniało. To, co powinnam jeszcze powiedzieć tutaj w sensie historycznym, to to, że rzeczywiście ustawa wykonana najwięcej zabiegów do 1937-1938 roku. W 1937-1938 roku zaczęto rzeczywiście te zabiegi trochę bardziej ograniczać. Tutaj na przykład działały argumenty tego, że na przykład rodzina należała do NSDAP, więc wtedy można było pewne rzeczy przesunąć, no ale weszła w życie w styczniu 1934 roku, więc przez cały 1934, 1935, 1936 i pół 1937 roku jakby te młyny mieliły. I to jest coś, ja tak naprawdę w tej książce próbowałam pokazać tylko tak naprawdę jedną rejencję, prawda? To są liczby, które dotyczą jednej rejencji, na pewno są niepełne, mimo że ten zbiór, tak jak mówiłam wcześniej, we Wrocławiu zachował się naprawdę w perfekcyjnym stanie. I po prostu no, teraz sobie trzeba wyobrazić, jak to działało w innych rejencjach, w innych częściach Rzeszy. Ile osób tam po prostu, ile tych takich listów mogło przyjść, ile takich pojedynczych historii za tymi listami się ukrywa. Tak. Wydaje mi się, że to jest temat, który rzeczywiście domaga się na pewno badań w różnych innych miejscach, lokalnie właśnie, w tych archiwach, sprawdzenie dokumentacji, ale próbuję sobie wyobrazić Twoją pracę, którą Ty wykonałaś, przygotowując tę publikację, ten moment, kiedy w Archiwum Państwowym odkrywasz te listy. I przypuszczam, że to jest wstrząsający moment, w którym musisz się zastanowić w ogóle, co z tym zrobić. Natomiast gdy patrzę na ciebie z pozycji meta, to zastanawiam się, jaki wykonujesz następny krok. W jaki sposób docierasz do informacji, do dokumentów, do źródeł, jakiego typu dokumentów, żeby spróbować odtworzyć tę historię. Bo o tym zresztą jeszcze porozmawiamy przy okazji onych, że często, kiedy rozmawiamy o ofiarach nieheteronormatywnych, to panuje taki mit, że nic na ich temat nie wiemy, ponieważ brakuje źródeł. I tutaj wiemy, że to jest mit, o tym porozmawiamy. Natomiast zastanawiam się, jak jest w tej sytuacji, jak wyglądała Twoja droga do odtworzenia na tyle, na ile byłaś w stanie właśnie biografii tych osób, które odnalazłaś w archiwum. Oczywiście w przypadku tych bohaterów i bohaterek to było dość trudne, to znaczy wracając do początku Twojego pytania, to co było dla mnie istotne, to to, że ja sobie nie wyobrażałam, jak zobaczyłam ten zbiór, nie wyobrażałam sobie, że to był 2013 rok. Ja nie wyobrażałam sobie, że to jest w ogóle możliwe, żeby ta książka ukazała się w Polsce. Znaczy wiedziałam, że to musi być zbiór źródłowy. To znaczy, że jakby z jednej strony już miałam świadomość, że Kamila napisała swoją książkę i że jakby taka monografia dotycząca szerzej nie tylko przymusowej sterylizacji, ale już istnieje. I ona zresztą wspominała te źródła w tej monografii. Ale z drugiej strony też zdawałam sobie sprawę, że tak jak teraz rozmawiamy, że tylko i wyłącznie jakby dotarcie do tych listów, przeczytanie tych listów, zobaczenie tych listów, bo to jest też kwestia czystego dostępu do źródła, zobaczenia skanu źródła, jak to wyglądało, tak jak wspominałaś, nie wiem, z jednej strony, że jest to maszynopis, z drugiej strony, że są dopiski, z trzeciej strony, że to są listy pisane ręcznie, że tylko to robi wrażenie, że to jest jakby pokazuje, że to są bardzo naprawdę intymne, że to były bardzo intymne dokumenty. Z drugiej strony zdawałam sobie sprawę ze swojego doświadczenia już dotyczącego badań na temat pracy seksualnej w czasie II wojny światowej osób nieheteronormatywnych, że to są takie tematy, które dla polskich wydawców nie będą zbytnio interesujące. I ja troszeczkę z tą historią żyłam, bo tak jak mówię, od 2013 roku do 2019 roku no minęło 6 lat i gdzieś tam za każdym razem, kiedy pracowałam nad swoimi innymi rzeczami, czy też współpracowałam z innymi instytucjami, wydawcami, proponowałam ten temat. Chciałam od samego początku, żeby to był zbiór listów z komentarzem, z taką próbą
wykorzystującą mikrohistorię odtworzenia, tak jak powiedziałaś, tych biografii, ale też nie zamkniętego projektu, bo jakby każdą z tych historii można wziąć jeszcze raz i spróbować jeszcze raz docisnąć pewne wątki, odnaleźć pewne szczegóły. Ja po prostu zapisałam jakiś fragment, który był mnie dostępny w tamtym momencie, kiedy jakby prowadziliśmy ten projekt razem z ośrodkiem Karta. I tak jak wspomniałam wcześniej, no, instytucją, która zdecydowała się wesprzeć ten projekt, był ośrodek Karta, ale z drugiej strony EVZ, to znaczy organizacja niemiecka zajmująca się pamięcią zbiorową w ramach takiego programu dotyczącego zapomnianych ofiar nazizmu. No i to jest też dla mnie, myślę, istotne, bo zaczęłyśmy tę rozmowę od kwestii polskiej pamięci i to jest też taki wątek, który gdzieś towarzyszy mi od samego początku, że to jest bardzo często to uzupełnianie pamięci, jest to uzupełnianie pamięci wbrew dyskursowi, czyli wbrew temu, co dzieje się współcześnie. I nie mówię już tylko, zwróć uwagę, że nie mówię tylko o tym, co się wydarzyło po roku 2015 w polskiej polityce, ale mówię też o tym, co się wydarzyło wcześniej, to znaczy ja dla tych badań moich bohaterów, bohaterek, te czasy wcześniejsze też nie były lekkie, mówiąc delikatnie. Tam nie było takiego okna, żeby robić takie badania. To się udało, z czego się bardzo cieszę, ale tak jak mówię, mam nadzieję, że to będzie kontynuowane. Jeśli chodzi o same źródła, to tak jak powiedziałam wcześniej, te zbiory, które są w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, są bardzo bogate, bo rzeczywiście z jednej strony zachowała się dokumentacja medyczna, z drugiej strony zachowała się dokumentacja z tak zwanych sądów sterylizacyjnych pierwszej i drugiej instancji. I ja rzeczywiście wybierając tych bohaterów, te listy, kierowałam się przede wszystkim tym, żeby to były bardzo różnorodne historie, ale żeby też pokazać, odpowiadając na twoje pytanie, żeby też pokazać biografie, które z jednej strony są pełne, w których byłam w stanie zobaczyć, co działo się przed okresem wojennym, co działo się przed okresem wprowadzenia ustawy. Czasem próbowałam gdzieś odbić się na ten okres powojenny, ale też wybrałyśmy takie historie, w których no, wiem bardzo, bardzo mało. W sensie czasem nie mam nawet listu, tylko jest tylko i wyłącznie jakby taka dokumentacja medyczno-sądowa wskazująca, że na przykład nie wykonano danej procedury, że tej mojej bohaterce udało się przewalczyć system, oszukać system, co też mnie fascynowało, bo też była to jedna ze strategii przetrwania jeszcze dużo przed II wojną światową w niektórych przypadkach. Więc na pewno medyczna, sądowa, starałam się policyjnie też szukać tych moich bohaterów, bo często właśnie przez to spektrum asocjalności, tak zwanej asocjalności, oni mogli się znaleźć w takiej dokumentacji, ale ta dokumentacja, jeśli chodzi o Wrocław, jest bardzo, bardzo szczątkowa. Do tego oczywiście dochodzą takie podstawowe źródła, które są związane z księgami adresowymi, z księgami meldunkowymi. To mnie bardzo fascynowało, że w przypadku tych bohaterek i bohaterów bardzo często więcej wiem na temat budynków, w których mieszkali. Nie wiem, część z tych budynków się przecież zachowało, co myślę, że też jest ważne dla historii lokalnej Wrocławia a propos takiego mapowania tego świata, który tam gdzieś funkcjonował. Niż a propos samych tych ludzi, to jest też wracając do tego przykładu, który przywołała Marty Halmi, Eriki Regel, że tak naprawdę byłam zmuszona poniekąd opowiedzieć tę historię, po pierwsze poprzez dokumentację sprawców, po drugie poprzez jednak materiały, które mówią o Erice, tam jest list jej matki, ale Erika jest tam takim czymś w rodzaju przedmiotu. Wiem, że to też ponownie brzmi bardzo radykalnie, ale często ci ludzie, którzy byli skazani na ubezpłodnienie, nawet nie zabierali głosu, byli zapisywani w tej dokumentacji poprzez stawianie diagnoz, opisywanie ich stanów, opisywanie ich zachowań, nie wiem, rozmowy, wywiady, opieki społecznej z ich rodzinami bliskimi. Nie ma tam wywiadów czy też zapisków, których oni by na przykład zostawiali swój życiorys. I oczywiście z jednej strony może ich nie być, dlatego że one się nie zachowały, ale raczej z tego, na ile rozpoznajemy tę procedurę, to po prostu nie interesowało nikogo, co ci ludzie mają do powiedzenia. Tam jest jeszcze w tej publikacji jeden list, który był dla mnie naprawdę bardzo istotny i pojawiły się nawet takie głosy, żeby go nie umieszczać, bo on, użyję tego określenia, z logicznego punktu widzenia jest niespójny. Jest to list kobiety, która była, u której stwierdzono schizofrenię.
rzeczywiście takich materiałów mamy też bardzo, bardzo mało, takich źródeł intymnych mamy bardzo, bardzo mało. I rzeczywiście no, trudno jest na podstawie tego tekstu złożyć fakty w jakąś historię, która by nas dzisiaj satysfakcjonowała. Ale to nie jest istotne przecież właśnie, to jest coś, z czym też starałam się tutaj walczyć, to nie jest istotne, bo to jest coś, co po akurat tej kobiecie zostało, bo ona jakby użyła tej procedury, to nie jej rodzina napisała w obronie, to ona napisała, próbując walczyć o siebie. A oprócz tego oczywiście, co było, tak już wspomniałam, budynki, więc tutaj starałam się też w tej książce umieścić jak najwięcej zdjęć, też miejsc, w których dochodziło do tych sytuacji, mówię o operacjach, więc są dużo miejsc w szpitali po prostu, w których przeprowadzano tego typu operacje. Starałam się też naświetlić sprawców, więc często, i to jest też porażające, często wiem o wiele więcej a propos lekarki, lekarza, którzy przeprowadzili wywiad, jestem w stanie w ogóle przeprowadzić, znaczy zapisać ich historię powojenną, nie jestem w stanie zapisać historii powojennej ich pacjentów, pacjentek. Myślę, że też takim rzadko stosuję liczby, nie lubię tego typu historii, natomiast myślę, że akurat przy tym temacie to jest dość istotne, to znaczy znów wracając do tego pierwszego listu, którego wszystko się zaczęło, Marta Halm pisząca w obronie swojej córki Eriki Regel, mimo że już jest po operacji, ta kobieta jest ubezpłodniona 2 lata wcześniej, w 1937 roku. To jest opowieść tylko o bólu, tak wspominałyśmy, o cierpieniu, ale tam pada taka jedna bardzo ważna fraza, pada kwota, 34 Reichsmarki miesięcznie, to jest renta, którą otrzymuje Marta Halm, matka, i za te pieniądze musi utrzymać swoje dziecko. Z tych pieniędzy nie jest w stanie zapłacić za te środki przeciwbólowe. I jednocześnie z drugiej strony pojawiają się dwie inne liczby, 25 i 55 Reichsmarek za wykonane operacje, za wykonane zabiegi. Tyle otrzymywali lekarze za pojedynczy zabieg, 25 w przypadku mężczyzny, 50-55 w przypadku kobiety. Jednorazowo, 34 Reichsmarki miesięcznie renta mojej bohaterki. Myślę, że to pokazuje bardzo, bardzo dużo, bo nie trzeba niczego dopowiadać. Co jest pomiędzy tymi dwoma liczbami, pokazuje na jakim marginesie zostali moi bohaterowie i moje bohaterki. I też to było bardzo, bardzo istotne dla mnie, żeby to zapisać w tej książce. Joanno, mówisz tak ważne rzeczy i w tak ciekawy sposób, że nie mam serca wchodzić w Twoje wypowiedzi. Z przerażeniem patrzę na zegarek, co się dzieje z tym czasem, tak, w naszej rozmowie. A jeszcze tyle przed nami i tyle ważnych rzeczy chciałybyśmy powiedzieć, ale myślę, że to jest trochę jasne, ja to tylko powiem na wszelki wypadek, że dzisiaj nie powiemy wszystkiego i że dzisiaj nie porozmawiamy o wszystkim. I niektóre rzeczy zaledwie dotkniemy, o niektórych wspomnimy, różnych też publikacjach, ale zależy mi na tym, by o nich opowiedzieć lub chociaż wspomnieć dzisiaj. Mam nadzieję, że będzie okazja porozmawiać o niektórych z nich innym razem, więcej, głębiej. Natomiast nie chciałabym, żeby nasi widzowie pomyśleli, że któryś z tych publikacji poświęcamy mniej miejsca z jakiegoś innego powodu. Nie, zresztą jak Państwo słyszą, nasza gościni bardzo się stara utrzymać swój głos i mam nadzieję, że wytrwa do końca rozmowy. Tak, więc też nie chciałabym nadużyć Twojego głosu w tej rozmowie. Natomiast pojawiło się jedno pytanie związane z tą publikacją i chciałabym je zadać. I zresztą wszystkich Państwa oczywiście zachęcam do tego, byście zadawali swoje pytania na czacie naszego spotkania. Jest to pytanie od Madeleine Jansen. Czy było we Wrocławiu centralne miejsce, gdzie były wykonywane sterylizacje? Joanna. Centralnego nie, było po prostu kilka szpitali, które zresztą staraliśmy się też w tej publikacji wspólnie z redaktorkami, żeby one wszystkie gdzieś tam wybrzmiały, natomiast nie było takiego jednego miejsca, w którym rzeczywiście, które spełniało taką centralną funkcję, tak jak zostało zadane pytanie. Z czego to wynikało? Nie wszystkie szpitale ubezpładniały, prowadziły przymusowe sterylizacje i mężczyzn, i kobiet. Niektóre były dla mężczyzn, niektóre były dla kobiet, niektóre były wspólne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz też, która jest istotna i tutaj ja oprócz tego, że pracowałam przy tej książce opierając się na badaniach familii Łuzarczyk,
jeszcze Stefan Kasperek, i to są jakby fascynujące rzeczy, które pochodzą z przeglądu lekarskiego. Teksty dotyczące zarówno rejencji wrocławskiej, jak i rejencji opolskiej, to są lata 70. No i to są też niezwykle cenne materiały, dlatego że to są teksty pisane przez medyków, przez lekarzy. I to, co było też istotne, to to, żeby pokazać w całej tej książce, że to nie tylko Wrocław, ale to cała rejencja. I że to była dość skomplikowana procedura, w której po prostu wysyłano do twojego szpitala. I jeżeli chodzi o lokalne kwestie takich małych miejscowości, to wyobraźcie sobie państwo, że po prostu od pewnego momentu, w którym wprowadzono ustawę, twój lekarz rodzinny, bo jeżeli chodzi o Wrocław, oczywiście to zupełnie inna sytuacja, no bo jakby przestrzeń jest inna, jest to miasto, żyje tam tysiące ludzi. Natomiast mała przestrzeń, małego miasteczka i nagle od pewnego momentu, od stycznia 34 roku, przepraszam, twój lekarz rodzinny dostaje nowe narzędzie, czyli może z jednej strony, bo przecież nie było podziałów na psychiatrów, może z jednej strony otworzyć twoją dokumentację medyczną i powiedzieć, no tu jest takie miejsce, którego możemy użyć, albo w trakcie kolejnej wizyty może ci po prostu poinformować, że widzi, że jest problem i że ten problem trzeba rozwiązać zgodnie z nową ustawą. Więc od tego lokalnego lekarza poprzez lokalny szpital, lokalny zakład, tak zwany zakład dla umysłowo chorych, lokalny, czy później wyżej lokalny sąd, nagle ta sprawa staje się coraz bardziej widoczna, czy coraz bardziej transparentna. Jak mówię o strachu w tym przypadku, to myślę, że te sytuacje, które były bardziej na tak zwanej prowincji, było o wiele bardziej stresujące, przerażające, brutalne. I tutaj ta centralna jakby rola Wrocławia nie miała większego znaczenia, to znaczy rzeczywiście wykonywano tam w kilku tych szpitalach wykonywano operacje, ale tutaj to zależało od sądu sterylizacyjnego, do którego z tych szpitali to skierowano. Często oczywiście, jeśli chodzi o szpitale psychiatryczne, bo stamtąd również kierowano po prostu pacjentów i pacjentki, którzy byli na miejscu, użyjmy tego określenia, no to po prostu do najbliższej placówki, ale tutaj nie było takiej scentralizowanej jakby. Dwie kwestie istotne, o których mówię od samego początku, z jednej strony sprawa medyczna, z drugiej strony sprawa sądowa i to połączenie tych dwóch narzędzi powodowało, że zadziałała cała administracja. Nie wchodzę w szczegóły opisywania kolejnych szpitali, bardzo zachęcam do przeczytania, to jest tam dokładnie spisane, który, jak, gdzie i dlaczego i razem z nazwiskami poszczególnych lekarzy. Pojawiło się jeszcze jedno pytanie, wydaje mi się, że bardzo, bardzo interesujące w kontekście właśnie rozmowy też o dokumentach i źródłach. Pani Alama Kowalska pyta, czy udało Ci się nawiązać kontakt z jakimś, z członkiem rodziny osoby ubezpłatnionej? W przypadku akurat tej publikacji nie, to znaczy to było, to jest podwójnie trudne, bo z jednej strony wiecie Państwo doskonale lepiej niż ja, bo to jest wasze miejsce zamieszkania, to jest wasza historia, że te rodziny niemieckie, szczególnie po 1945 roku, wytropienie dzisiaj jest bardzo, bardzo trudne. To jest jedna rzecz, ale z drugiej strony też w momencie, kiedy próbowałam, i to było dla mnie najbardziej porażające, trochę powiedziałam o tym, odpowiadając na wcześniejsze pytanie, że byłam w stanie, oczywiście używając internetu i swoich sprawdzonych źródeł przez lata, tego, gdzie można znaleźć ludzi, którzy przeżyli, przetrwali, rodziny, którym udało się uciec, że więcej byłam w stanie i miałam na przykład taką możliwość, żeby skontaktować się z rodziną lekarza, który dokonywał większości operacji sterylizacyjnych. Zresztą jego syn, który jeszcze żyje, odbywał praktyki w latach 40. w jednym właśnie z takich szpitali we Wrocławiu. Ale się nie zdecydowałam na to, to znaczy jakby może to jest błąd, może to jest do zastanowienia, ale odpowiadając na Pani pytanie, no nie miałam tego kontaktu z rodzinami, więc nie chciałam jakby wrzucać, mówiąc kolokwialnie, do tej publikacji kontaktu z rodzinami sprawców, czy też może inaczej, nie byłam na to przygotowana, nie miałam pomysłu, też jeśli chodzi o źródła, nie miałam pomysłu na to, jak to zapisać. Stąd też mój Firerze, tak jak mówiłam na samym początku, jest jeszcze dość otwartym projektem i mam nadzieję, że ta książka będzie miała kontynuację. Mamy taki pomysł, żeby to było już teraz 20 listów,
żeby też trochę odpowiadając na Twoje pytanie, pokazać, co, ile się zmieniło od tego 2018-2019 roku, jak pracowałam na tym materiale, jeśli chodzi o te biografie, które zostały opublikowane, plus dokładając kolejny materiał, pokazując, jak wiele jeszcze jest do zrobienia, jak wiele tam drzemie historii, które można po prostu otworzyć. Być może wtedy się uda. Bardzo, bardzo dziękuję. W takim razie może trochę przesuńmy kamerę i kadr i przejdźmy do kolejnego tematu. I tutaj chciałabym w taki, powiedzmy, że płynny sposób przejść do publikacji Oni, ale wydaje mi się, że bardzo ważne jest, by wspomnieć jeszcze o tej książce, chociaż wspomnieć, czyli Mężczyźni z różowym trójkątem i relacji Heinza Hegera, czyli pierwszej opublikowanej relacji osoby homoseksualnej, która była ofiarą nazizmu. I jest to publikacja z lat 70., chociaż powstała pod koniec lat 60., ale jak wspominasz tutaj, do 71 roku osoby homoseksualne były penalizowane w Austrii, w związku z czym ta publikacja nie mogła się ukazać wcześniej, ukazała się wtedy. W Polsce możemy ją przeczytać od roku 2016, więc myślę, że to ważne, by o niej wspomnieć, że taką relację możemy znaleźć. Przypomnę, pierwsza opublikowana relacja osoby homoseksualnej. Natomiast myślę, że twoją ostatnią książkę, monografię, którą wydała Krytyka Polityczna, można potraktować jako pewną kontynuację tego tematu. Natomiast twoje oko zwraca się w tym miejscu w stronę Polski. Chociaż nie tylko Polski, ale Polski również. Więc może powinniśmy zacząć od tego, tak myślę, bo mamy też różnych słuchaczy, widzów, od powiedzenia, kim są ci homoseksualiści w czasie II wojny światowej, bo myślę, że to słowo homoseksualizm, homoseksualiści, ono wydaje się oczywiste, ale nie jest. To też jest pewien konstrukt. Więc gdybyś mogła powiedzieć coś więcej na ten temat oraz właśnie o tym słynnym paragrafie 175. Tak, myślę, że to jest bardzo płynne przejście też dlatego, że super, cieszę się bardzo, że połączyłaś te dwie książki, bo jakby gdzieś tam na samym początku mojej drogi też było takie myślenie, że w Polsce, ponieważ ten temat był niereprezentowany, niebadany, trudno zaczynać od monografii, trudno zaczynać od książek opisujących coś, co jakby nie jest zjawiska ludzi, bohaterów, bohaterki, które nie są w żaden sposób reprezentowane. Stąd jakby był pomysł na to, żeby w 2016 roku wreszcie, prawie 50 lat po publikacji, po premierze tej książki, mówi o Heinzu Hegerze, wydać to po polsku. I rzeczywiście ta książka zrobiła ogromne wrażenie. Wiem, że mnóstwo ludzi ją przeczytało, widziałam ją wielokrotnie w rękach. Często też sama jestem na swoich wykładach pouczana, że jest to fenomenalna książka. I to jest cudowne, bo jakby to znaczy, że wraca coś, co gdzieś było na samym początku, co było też moim ogromnym, moją ogromną radością i marzeniem, żeby ona się pojawiła i za to będę wdzięczna zawsze ośrodkowi Karta, że się zdecydowali, że to było to wydawnictwo, które miało odwagę przełamać się i wydać książkę, pierwszą książkę o różowych trójkątach de facto w Polsce. I ta książka łączy się jeszcze z onymi, pytasz mnie o tych bohaterów, łączy się z onymi jeszcze też przez zdjęcie, które jest na okładce i to jest też było coś, mówię Państwu, że ja się też uczę w tych projektach, dokładnie to zdjęcie. Więc w onych nie wyobrażałam sobie, żeby nie wrócić do tego zdjęcia, nie zrobić wreszcie czegoś, co nurtowało mnie przez całe lata mojej pracy, to znaczy zadać sobie pytanie, kto jest na okładce. Na tej okładce Heinza Hegera, kto jest na tym zdjęciu. To jest jedno z takich dwóch zdjęć, które bardzo mocno funkcjonuje też nie tylko w internecie, ale w ogóle w publikacjach naukowych jako zdjęcie symbolizujące, pokazujące mężczyzn z różowym trójkątem. No i gdzieś tam w pewnym momencie to zdjęcie oczywiście pochodzące z miejsca pamięci Sachsenhausen zostało zrobione w takiej serii zdjęć z grudnia 1938 roku. Bardzo specyficzny moment też a propos tego, o czym mówiłyśmy wcześniej, czyli to jest zdjęcie, które symbolizuje ofiary takich akcji ASR, AZR, czyli przeciwko Arbeitsscheu, przeciwko tak zwanym unikającym pracy, uchylającym się od pracy, czyli właśnie więźniom, więźniarką uznanym za socjalnych.
tam byli też Żydzi, tam byli też bohaterowie, bohaterki, o których mówiłyśmy wcześniej. Czyli zobaczcie Państwo, znów to wszystko się przelewa, to jest bardzo płynne, te kategorie są bardzo płynne. Często na tych zdjęciach są bardzo różni ludzie z bardzo różnych moich książek, tak sobie to przynajmniej tłumaczę i wyobrażam. Ale też nie powstaliby oni, gdyby nie powstała, gdyby nie było Mężczyzn z Różowym Trójkątem, gdyby też nie było książki Kolor Niemocna Miłość i historii Teofila Kosińskiego, pierwszego Polaka skazanego na moc paragrafu 175, który opowiedział swoją historię, zmarł w 2003 roku, opowiedział tę historię poza Polską. I to jest trochę takie przygotowanie do tego, kim byli ci moi bohaterowie, bo z jednej strony to byli ludzie skazani na mocy paragrafu 175, paragrafu penalizującego relacje seksualne między mężczyznami od 1871 roku. Zobaczcie, wypadła mi słuchawka. Ale to, co mnie najbardziej interesowało, to nie tylko ta pierwsza wersja paragrafu z końca XIX wieku, ale ta wersja już też z okresu nazistowskiego z roku 1935, w którym zaostrzono paragraf i od tego momentu, mówiąc bardzo upraszczając, każda relacja, która została uznana za homoseksualną i mogło to być cokolwiek, to znaczy wystarczyło zdjęcie, trzymanie się za ręce, pocałunek, nie trzeba było udowadniać, że doszło do relacji seksualnej, tak? To mogła być relacja intymna, czyli od 1935 roku każdy taki powidok nieheteronormatywności, jeżeli chodzi o mężczyzn, był prześladowany. I to też próbowałam w onych zapisać, to znaczy z jednej strony to są ludzie, którzy zostali skazani na mocy paragrafu 175, z drugiej strony nazywani homoseksualistami. Z jednej strony jest to oczywiście dyskurs medyczny przełomu XIX i XX wieku, ale z drugiej strony to jest, tak powiedziałaś, pewien konstrukt, pod który podciągano nie tylko mężczyzn uznanych za homoseksualnych, bo to przecież nikt nikogo nie pytał ani o orientację seksualną, ani o tożsamość płciową, nikogo to nie interesowało. To sprawca decydował, czy ktoś należy do tej grupy, czy ktoś jest homoseksualistą, bo to powinno być tak naprawdę słowo, którego używamy w cudzeskach. Stąd decyzja o takiej, a nie innej, takim, a nie innym podtytule tej książki. Bo ten podtytuł nie zamyka, on otwiera, on pokazuje, że pod tym słowem wtedy ukrywano, czy też z drugiej strony penalizowano bardzo różnych ludzi, różnie siebie też określających. To jest, było dla mnie bardzo istotne w tej książce, że ci oni to są ludzie, których dzisiaj nazywamy nieheteronormatywnymi, którzy często nie musieli być skazani z paragrafu 175, a gdzieś ocierali się też o literę prawa, trafiali do tych samych jednostek penitencjarnych, często dostawali inne paragrafy, ale gdzieś byli w tym spektrum asocjalności, gdzieś byli na tym marginesie, gdzieś byli tym balastem, tak jak w przypadku wcześniejszych naszych bohaterów i bohaterek i w przypadku przymusowej sterylizacji. Gdzieś tam znów poprzez tę książkę próbuję uzupełnić to spektrum, tak jak powiedziałam, no gdzieś gro historii z tej książki pochodzi z Wrocławia, z rejencji wrocławskiej, tak, to tam jakby taka jest prawda, że tak naprawdę to tam przyjechałam po raz pierwszy do tego archiwum z listą kilkunastu nazwisk z Muzeum Auschwitz-Birkenau-Monowitz, przepraszam, z Muzeum Auschwitz-Birkenau, a z kompleksu Auschwitz-Birkenau-Monowitz, a która wiedziałam, że ta, na tej liście są ludzie, którzy zostali przywiezieni z Kryminal Policji w Breslau. Wróciłam, jakby chciałam wrócić do ich korzeni, znaczy co się stało na początku, jak trafili do Auschwitz. I dzięki jeszcze raz właśnie archiwistom i archiwistkom z Archiwum Państwowego we Wrocławiu udało mi się dostać dwa zespoły akt, gdzie mogłam ich odnaleźć. I za to będę im do końca życia wdzięczna, bo to naprawdę było otwarcie zupełnie nowej perspektywy. Jakby rzeczywiście wtedy uwierzyłam, że otworzenie tych historii, tych biografii jest możliwe. No i później poszło jakoś tak bardzo, bardzo rzeczywiście w kierunku raczej terenów włączonych, Dolnego Śląska i Górnego Śląska. Tutaj oczywiście to Dolny Śląsk jako to część Starej Rzeszy. Najmniej onych jest rzeczywiście o generalnym gubernatorstwie, ale to jest jakby kolejny etap. I podsumowując, ci moi bohaterowie, bo chyba wolę, ci moi oni, którzy rzeczywiście nie byli badani, nie byli opisywani, nie byli pamiętani, bo zawsze uważano, że to byli tylko Niemcy, zawsze uważano, że było ich bardzo mało i najczęściej chodziło przede wszystkim o, taki jest pogląd powszechny po dzień dzisiejszy, chodziło przede wszystkim o przestępców seksualnych, którzy
wykorzystywali seksualnie małoletnich chłopców w obozach koncentracyjnych, dlatego oni, że ci moi oni mają zupełnie inną twarz, że dla tych moich oni bardzo często narodowość nie miała kompletnie żadnego znaczenia. I myślę, że gdyby ich zapytać, to nie wiedzieliby, nie czuliby do końca potrzeby tego, jak się zadeklarować. Myślę, że w szczególności a propos Ślązaków, których starałam się dotknąć w tej książce, to byłby piekielnie istotny moment i naprawdę nie chcieliby, żebyśmy mówili o nich Polacy czy Niemcy. Ale z drugiej strony to są też oni, którzy są w naszej historii, poza bardziej w kontekście paradoksalnie lokalnym, a nie tym globalnym polskim. Że to nie jest, myślę, coraz bardziej się przekonuję do tego, że to nie jest polska historia w sensie etnicznym, że to jest nasza historia. Wiem, że to brzmi bardzo pretensjonalnie, ale gdzieś tam mam takie wrażenie, że ten projekt odzyskiwania, budowania tej odmiennej queerowej historii powinien iść właśnie lokalnie, poprzez Dolny Śląsk, tak sobie marzę, poznańskie, gdzieś tam właśnie ta centralna Polska i tak powoli, powoli te cegiełki powinny się uzupełniać, nachodząc nas na siebie i ten przymiotnik Polski powinien być tutaj najmniej istotny. Ale rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, starałam się też ten w kontrze trochę do tych głosów dla mnie rasistowskich, że nie zajmujemy się tą historią, bo to jest niemiecka historia, bo to są niemieccy bohaterowie. No nie, nasi bohaterowie, moi bohaterowie leżą na polskich cmentarzach, bo należeli do naszych rodzin. Teraz pytanie, jak my siebie opisujemy dzisiaj z perspektywy historii rodzinnej, ale to oni stoją najczęściej są na zdjęciach zachowanych w naszych archiwach i trudno jakby do dzisiaj wypierać się, że ich tam po prostu nie ma. Tak, powiedziałaś, Anna, że być może to jest trochę pretensjonalne stwierdzenie, że to jest nasza historia, ale ja myślę, że w tym jest, w tej frazie jest bardzo dużo i to jest bardzo ważne, by to powiedzieć i by pokazać, że rzeczywiście nasza historia, herstoria i różne inne storie są inkluzywne i włączają w swój obręb różne postaci, a nie jednego typu, a już na pewno nie wyłącznie w kluczu etnonarodowym. I właśnie wydaje mi się, że dużą siłą i tej twojej opowieści, i też tej książki jest to, co robisz z tymi mitami, które krążą wokół nas, zarówno jeśli chodzi o narodowość ofiar, jak i źródła, nad którymi pracujesz. To, co jest bardzo ważne, to to, że udaje ci się również zwyczajnie, robiąc rzetelną pracę badawczą, historyczną, pokazać konkretne liczby, pokazać nazwiska i zbudować te mikrobiografie, które prezentujesz w swoich książkach. Tak? Więc to nie jest też klasyczna opowieść o historii, lecz spotkanie z konkretnymi bohaterami, których w tej książce widzimy. Zresztą nie tylko w tej książce. Myślę, że to jest pewna twoja strategia upodmiotawiania tych postaci, bohaterów, bohaterek i jest ona bardzo ważna. Natomiast chciałam cię zapytać jeszcze w kontekście tego tematu o historię powojenną tych bohaterów. To znaczy ich stygmatyzacja, ich milczenie, ich wycofanie nie kończy się na okresie wojennym. Jak wyglądało ich życie po wojnie i czy możesz coś więcej powiedzieć o upamiętnieniu ich, może w Polsce? No to jest oczywiście bardzo trudne pytanie i mam nadzieję, że głos mi tutaj nie zadrży za mocno. Oczywiście to ironizuję troszeczkę, natomiast a propos upamiętniania, natomiast jeżeli chodzi o losy tych ludzi, to jest też taka decyzja, którą podejmowałam na samym początku tego projektu, to znaczy gdzieś tam w trakcie pracy też uczyłam się, że same pojedyncze biografie to jest jedna rzecz, to jest też moja odpowiedzialność za to, żeby je przywrócić, żeby pokazać też świat, w którym ci ludzie żyli, w którym funkcjonowali, ten świat maski, tak jak pisała Klaudia Schopman, ten czas maskowania, szczególnie właśnie 1935 roku, kiedy wchodzi to zaostrzone prawo, zaostrzone paragraf 175, 175a, bo o tym nie powiedziałam wcześniej.
Więc z jednej strony rzeczywiście biografie i jakby też taka próba obrony przed tym, o czym mówiłam na samym początku dzisiejszego naszego spotkania, czyli najtrudniejszy dla mnie moment selekcji. Nienawidzę tego robić, uważam, że to jest bardzo, bardzo też wbrew tej queerowej historii, jakby jako metodzie, prawda? Natomiast więc szukam w każdej z tych swoich książek sposobu na to, żeby opowiedzieć o jak największej ilości ludzi, żeby sama siebie też przekroczyć na zasadzie takiej, że nie pokazuję tylko swoich, nie wiem, najbardziej opisanych historii, najbardziej uźródłowionych historii, najbardziej emblematycznych historii, tylko gdzieś staram się, żeby każda z tych nawet drobnych biografii była gdzieś zapisana, próbuję gdzieś w każdym z tych rozdziałów 10, które są w środku onych, próbuję zrobić taką mozaikę bardzo często, żeby te losy moich bohaterów się na siebie nakładały, przelewały. Ale też planując tą książkę, tak jak powiedziałam wcześniej, planując tą książkę, nie wyobrażałam sobie, żeby nie było tej trzeciej części, która jest taką trzecią częścią właśnie bardzo powojenną, która też pokazuje z jednej strony, co działo się w pamięci zbiorowej, jak reagowali świadkowie, współwięźniowie bardzo często, jeśli chodzi o jednostki penitencjarne, jak formułował się ten dyskurs wykluczenia, dlaczego, odpowiadając trochę na takie pytanie, z którym się spotykałam najczęściej w trakcie swojej pracy badawczej przez lata, to znaczy, dlaczego ci ludzie nie mówili, dlaczego nie zostawili świadectw, że my pracujemy praktycznie na materiale bez świadectwa, że ja gdzieś tam też, wracając do ofiar przymusowej sterylizacji, gdzieś tam to zrobiło na mnie tak piekielne wrażenie, też fenomenalne wrażenie, jakby jak zobaczyłam ten list, bo zobaczyłam głos, ja jakby w tej swojej pracy badawczej wcześniej nie byłam przyzwyczajona do tego, że mam w ogóle taką ilość materiałów osobistych, a tutaj nagle pojawił się zbiór listów, prawda, więc to też mnie przyciągnęło, stąd też te połączenia tak się ustawiają w tej pracy. Ale wracając do tego okresu powojennego, jeśli chodzi o ONY, to ja też tak rozpoczynałam pracę nad tym tematem, to znaczy najpierw czytałam relacje współwięźniów i współwięźniarek o onych. I siłą rzeczy to był ten brutalny, często homofobiczny język, był jakby też punktem wyjścia do moich badań. To nie była moja decyzja, po prostu te źródła były najbardziej na wierzchu. To jest też ciekawe, dlaczego były najbardziej na wierzchu, prawda? A więc gdzieś tam próbowałam zapisać w tej trzeciej części też swoje doświadczenie, a z drugiej strony badawcze, z drugiej strony pokazać, jak wiele ten głos powojenny zniszczył w takim sensie tego, że świadkowie moi, czy oni nie byli gotowi mówić, znaczy nie mieli możliwości zabrania głosu, że to było związane ze wstydem, strachem. Gdzieś próbowałam wytropić te emocje poza możliwością jakby porozmawiania z nimi, bo to już fizycznie jest praktycznie niemożliwe. Ostatni różowy, tak zwany różowy trójkąt, który zmarł w 2012 roku, Rudolf Brazda, no to już jest 8-9, to prawie 10 lat, prawda? I nie wiemy o żadnym innym, który jeszcze może żyć. Są rzeczywiście ofiary powojenne, paragrafu 175, bo on przecież funkcjonował w Republice Federalnej Niemiec do roku 1969, więc jakby tutaj to, jeśli chodzi o upamiętnianie, a z drugiej strony też zadośćuczynienie, tutaj ten mechanizm też działa i od kilku dobrych lat też to zadośćuczynienie dla tych ofiar po roku 1945 też funkcjonuje. Natomiast to już często nie byli moi bohaterowie. Jeszcze trudniej było, jeśli chodzi o Polskę, bo tylko i wyłącznie właśnie te homofobiczne, brutalne, naturalistyczne wizje przestępców seksualnych z obozów funkcjonowały, wisiały w powietrzu, też je znamy wszyscy paradoksalnie czytając literaturę obozową, więc nie mogłam przejść obok tego obojętnie. Ale gdzieś też próbowałam to zderzyć, to nasze myślenie, to powojenne myślenie w różnych stadiach, prawda, zarówno w okresie stalinowskim, jak i później w okresie PRL-owskim, czy po roku 1990, paradoksalnie to niewiele się zmienia niestety. Ale próbowałam to też złożyć z takimi historiami, które gdzieś znamy, które w tym zachodnim świecie historii nauki dotyczącej zapomnianych ofiar nazizmu funkcjonują już jako emblematyczne albo jako symboliczne. I tutaj jedną z takich historii jest historia Karla Goratha, który był jednym z bohaterów też takiego naprawdę przełomowego filmu Paragraf 175 Roberta Epsteina i Jeffreya Friedmana z 2000 roku. Bardzo Państwa serdecznie polecam. Wszyscy ci ludzie, o których mówię, tam jeszcze mówią z ekranu. Część z nich to moi bohaterowie też zresztą. No jest tam właśnie Karl Gorath, który rozpoczyna zresztą ten film. Niewiele jest w stanie już wtedy powiedzieć. To był jeden z tych świadków, który mógł zostawić swoją relację raz. Wyrzucił i nie chciał dalej. Nie chciał do tego wracać. To widać zresztą w tym fragmencie w filmie.
I myślę, że to jest, pytasz mnie o tą emblematyczną historię tak naprawdę, bo z jednej strony to jest odpowiedź na kwestię upamiętnienia w Polsce, a z drugiej strony to jest też że dobra historia, która pokazuje, gdzie żyjemy i jakby dlaczego często ta historia i te biografie nie ujrzały światła dziennego. Gorat był więźniem Flossenburga, później był więźniem Auschwitz. W Auschwitz miał dwóch kochanków, Zbigniewa i Tadeusza, Polaków. Mieszkał na bloku 3A w obozie Auschwitz 1. Był tam więźniem funkcyjnym i w lecie 1989 roku przyjechał do Auschwitz pierwszy raz, do muzeum. Pierwszy raz od momentu zwolnienia. Fascynująca też biografia, w sensie jakby źle, to jest złe słowo, fascynująca. Trudna biografia ze względu na też jego okres powojenny, bo on został w 1945 roku zwolniony, ale po kilku miesiącach wrócił do więzienia także na mocy 175 i odsiedział kolejne kilka lat do roku 1951. Więc on jest też taką to jest też taka historia, która pokazuje trwanie powojenne, cierpienia, prześladowania z różnych powodów. Ale wracając do tego lata 1989 roku, odwiedził wtedy Muzeum Auschwitz z grupą aktywistów, wśród nich był Lutz van Dijk między innymi, z którym współpracujemy. I to, co, znaczy, jakby co było dla niego istotne, to oprócz tego, że pierwszy raz odwiedzał to miejsce, to też chciał się dowiedzieć, co się stało ze Zbigniewem i Tadeuszem. I wyjechał z tego miejsca z informacją, że i Zbigniew i Tadeusz zmarli, że zginęli w obozie, tak powinnam powiedzieć. No i jakby na tym się historia zakończyła, zmarł w 2003 roku, kompletnie nieświadomy tego, że było zupełnie inaczej, że zarówno Zbigniew, jak i Tadeusz przeżyli. A Zbigniew miał kontakt z Muzeum Auschwitz-Birkenau, a przez całe lata 80., 90., później również. Więc oni mieli szansę się spotkać, prawda? No i to jest dla mnie taka emblematyczna historia, która pokazuje też z jednej strony działanie instytucji, która z drugiej strony, tam też doszło z jednej strony do błędu pewnego w przekazaniu tej informacji, ale to jest, dzisiaj chyba już nie możemy do tego wrócić, bo osoby, które wtedy przyjmowały Karla, jakby nie chcą rozmawiać i trzeba też tę rozmowę uszanować, znaczy też tę decyzję uszanować. Ale jest ona emblematyczna, że dlatego, że pokazuje, zobacz ile, staram się naprawdę skracać, ale zobacz ile wątków poruszyłam, mówiąc tylko i wyłącznie o Karlu, tak? Jakby po wojnie, trwanie paragrafu, wstyd, cierpienie, ta konfrontacja w 1989 roku, jakby próba spotkania się z tymi ważnymi dla niego osobami, gdzieś ten kontekst instytucjonalny, kontekst biograficzny, indywidualny, to otwiera bardzo, bardzo, bardzo dużo drzwi. A więc, ale też pokazuje, że w Polsce upamiętnienie w tych latach 90., kiedy tak naprawdę wszystko się działo na Zachodzie, jeśli chodzi o zapomnianą ofiarę nazizmu, kiedy drzwi się otwierały, kiedy ci ludzie wreszcie otrzymywali to pytanie, kiedy wreszcie ich to, wszystkich to zaczynało interesować, może nie wszystkich, ale ludzi zaczynało to interesować. W Polsce to było niewykonalne. I dalej paradoksalnie jest niewykonalne, bo wyprzedzając swoje pytanie, tak naprawdę jest jedno miejsce pamięci, jedno w Polsce i cieszę się, że mogę wskazać to jedno. Jest to miejsce pamięci Sztuthof, a tak naprawdę jeden z pracowników, czyli Piotrek Chruścielski, o którym wspominam też w książce, który na jesień 2018 roku otworzył w miejscu pamięci Sztuthof wystawę czasową Przemilczana kategoria, właśnie o kategorii 175, o kategorii Różowego Trójkąta. Nie mamy nic więcej. I oczywiście zarówno ta książka, jak i kilka innych projektów, które gdzieś się pojawiają, teraz wyszła taka antologia Auschwitz, pamięć o nieheteronormatywnych ofiarach obozu, no to jest taka nasza cegiełka, moja cegiełka do tego, żeby spróbować coś zmienić, bo odpowiedź, gdybym miała odpowiedź w jednym zdaniu a propos upamiętnienia, o które z mnie zapytałaś, to mogłabym powiedzieć, nie ma go. Po prostu to nie istnieje. A jeśli chodzi oczywiście o Polskę i polskie instytucje zajmujące się pamięcią zbiorową, mówię bardzo eufemistycznie, możemy to rozszerzyć bardzo szeroko. Nie ma upamiętnienia, nie ma też przypracowania historii, te wątki pojawiają się coraz częściej, ale jednak bardzo nasturkowo, jeśli chodzi o edukację w miejscach pamięci. Natomiast w tym momencie wciąż nadal, jeśli grupa pojawia się w jakimkolwiek muzeum, to nie otrzyma informacji na ten temat. Stąd też ta książka, czyli oni, wygląda tak, jak wygląda, to znaczy jest też takim, mam nadzieję, czy też będzie takim
punktem wyjścia dla wielu osób do tego, żeby jeżeli wybierają się do Lublina, jest tam Majdanek, jeżeli wybierają się do odwiedzić miejsce pamięci Auschwitz-Birkenau, a będzie tam coś dla nich. Nie ma Grossrosen, to jest moja ogromna strata, ale nadrabiamy to, to wszystko jest jeszcze przed nami. Są też inne projekty, które mam nadzieję, że to uzupełnią tę lukę. Bardzo dziękuję, Anna. Mam nadzieję, że masz jeszcze troszkę siły, bo są na pewno jeszcze... Nawet zaczęłam o wiele lepiej mówić, nie wiem, czy zwróciłaś uwagę. Zwróciłam uwagę, dlatego jeszcze cię chwilkę to zatrzymam, bo na pewno jeszcze o dwóch ważnych rzeczach chciałabym z tobą porozmawiać, ale zanim do nich przejdę, wydaje mi się, że to pytanie powinnyśmy zadać i pyta nas o to również nasza widzka, nasza słuchaczka, czyli... Czy z paragrafu 175 wskazywano też kobiety? Super, bardzo dziękujemy naszej widzce za to pytanie, bo ono nam też otwiera dalsze w ogóle dalsze drzwi do tego, żeby tę rozmowę prowadzić. Nie, paragraf 175 nie dotyczył kobiet, co nie zmienia od jakby zarania dziejów, to znaczy od początku samego paragrafu, czyli od 1871 roku. Tego nie powiedziałam, że w 1871 roku wprowadzono paragraf, bo wprowadzono nowy kodeks. Wcześniej było też prawo penalizujące w poszczególnych królestwach przed zjednoczeniem Niemiec, ale to się różnie rozkładało, bo jeżeli chodzi o kodeks pruski, to rzeczywiście był paragraf penalizujący relacje seksualne między mężczyznami, relacje intymne między mężczyznami. Natomiast jeżeli chodzi o Bawarię na przykład, tego typu prawa nie było, czyli jakby próbuję Państwu pokazać też, że te prądy, jeżeli chodzi o penalizację i depenalizację, były w XIX wieku bardzo płynne i to też dotyczyło wieku XX, czyli tylko początku XX wieku, kobiety nie były penalizowane, ale w nazistowskich Niemczech i wcześniej też niektóre z konserwatywnych kręgów w Republice Weimarskiej próbowały rozszerzyć paragraf także na kobiety. To się oczywiście nie udało, plus do tego był paragraf 129.1b w kodeksie austriackim, dla nas równie istotnym, bo podobnie jak ten kodeks z 1871, bo pamiętajcie Państwo, że po roku 1918 na dawnych terenach zaborców funkcjonowała litera prawa zaborców, czyli na terenach austriackich był kodeks austriacki, na terenach pruskich był kodeks pruski, a później ten kodeks 1871 roku i ten stan trwał do roku 1932 i wprowadzenie kodeksu Makarewicza, do którego jeszcze wrócę. Ale 129.1b to był paragraf penalizujący zarówno relacje intymne pomiędzy mężczyznami, jak i kobietami, osobami tej samej płci. I funkcjonował też w czasie wojny, nawet po aneksji Austrii, jakby był, ta litera prawa była ruchoma, w sensie były dwa paragrafy do wyboru. W przypadku mężczyzn najczęściej stosowano 175, natomiast w przypadku kobiet sięgano po 129.1b. Powiedziałam, że wrócę do kodeksu Makarewicza, bo myślę, że też warto i to próbuję w onych też przekazać, że owszem, kodeks Makarewicza z 1932 roku depenalizował relacje seksualne pomiędzy osobami tej samej płci. Nie było paragrafu podobnego jak paragraf 175 czy 129.1b i był to rzeczywiście bardzo światły pod tym względem kodeks pierwszy w Europie prowadzony właśnie bez takiego artykułu, aczkolwiek został w tym kodeksie, czy też wprowadzono w tym kodeksie, bo był nowy artykuł 207, który penalizował tak zwaną zawodową prostytucję tylko i wyłącznie osób tej samej płci. Czyli w momencie, kiedy stwierdzono zysk pomiędzy w relacji osób tej samej płci, no to jakby to już było przestępstwo, to już była kwestia kryminalna. I pamiętajcie Państwo, że ten kodeks z 1932 roku istniał w Polsce do roku 1970. I bardzo łatwo było użyć artykułu 207, co robiono zarówno przed wojną, jak i po wojnie, do tego, żeby penalizować osoby nieheteronormatywne. Czyli ta sytuacja w Polsce wcale przed i po wojnie nie była taka czysta pod względem prawnym. Wracając do kobiet, powiedziałam też, że w przypadku wielu tych bohaterów i bohaterek pojawiały się inne paragrafy i rzeczywiście z kobietami było dokładnie tak samo, znaczy to spektrum asocjalności, o którym cały czas tutaj próbuję Państwu powiedzieć, to jest właśnie taka kategoria, do której zaliczano kobiety, jeśli chodzi o jednostki penitencjarne. Kobiety z jednej strony nieheteronormatywne, ale z drugiej strony też stawiano w pewien sposób znak równości pomiędzy
pracownicami seksualnymi, a lesbijkami. Czy taki powszechny pogląd, też ogłoszony przez propagandę, był taki, że kobiety, które są w związkach intymnych ze sobą, no, na pewno są istoty niemoralne, więc na pewno pracują seksualnie na ulicy, używając tamtego języka, oczywiście prostytuują się, więc zatrzymywano je za bardzo różne inne tak zwane przekroczenia i przestępstwa, tutaj przede wszystkim nieobyczajne zachowanie się na ulicy, właśnie prostytucja i bardzo często z tych opowieści, które znamy, no to najczęściej chodziło o to, żeby po prostu zatrzymać jak najwięcej za różne małe, mniejsze przewinienia i później na zasadzie recydywy skierować do jednostki penitencjarnej, najpierw do ciężkiego więzienia, później do obozu koncentracyjnego. Jedna z takich bohaterek, której nie ma w Onych, a która jest opisana w takiej drobniutkiej książeczce Ingeborg Boxhammer, nieprzetłumaczonej na język polski oczywiście niestety, mówię o przepięknej historii miłosnej, która ma swój, dlatego teraz przyszło mi do głowy, żeby to powiedzieć, rodowód we Wrocławiu. Mówię o Marcie Halusie i Margot Liu. Margot Liu pochodziła z Wrocławia, chodziła tam do szkoły, jej rodzina pochodziła z Dolnego Śląska, matka urodziła się w okolicach Nowej Rudy i w pewnym momencie, jeśli dobrze pamiętam, to jest 1921 rok, po prostu postanowili wyprowadzić się do Berlina. Ale jakby rodowód, rdzeń jest we Wrocławiu, jest na Dolnym Śląsku. I Margot poznała w latach, pod koniec lat 20 poznała Martę. Ogromna romantyczna miłość, mnóstwo cierpienia w okresie wojny, bo Margot była Żydówką z pochodzenia, więc próbowała się ukrywać. Przeżyła w ukryciu w Berlinie dzięki właśnie swojej partnerce Marcie, która pracowała seksualnie na ulicy, żeby je utrzymać. Przeżyły wojnę, pod koniec lat 40. wyprowadziły się do Wielkiej Brytanii i żyły do końca, do początku lat 90. żyły ze sobą razem. Dzięki siostrzeńcowi wiemy, że są pochowane, jest nawet, są wspólnie pochowane, mają swoje pseudonimy, występowały w kabaretach berlińskich, więc były też artystkami. No to jest fascynująca historia, mam nadzieję, taka jest, walczymy teraz o to, żeby kiedyś wróciła do Wrocławia w języku polskim. Więc to jest jeden z takich przykładów, który pokazuje, jak ta historia kobiet w tym przypadku jest nieoczywista, jak inaczej szukać źródeł, jak te opowieści są inne, jak gdzieś tam na samym końcu jest ten Dolny Śląsk i Wrocław i od tego się wszystko zaczyna. Tak, tak. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Myślę, że tym sposobem przejdziemy do ostatniego pytania i do ostatniej, chociaż krótkiej rozmowy na temat tej książki, bo nie sposób o niej nie wspomnieć. Pięknie tutaj pojawiły się kobiety i pytania o kobiety i myślę, że tutaj to też jest bardzo ważne pytanie. I o czym jest ta książka, tak? Przemilczane, wydawnictwo Martinesy. Książka, która opowiada o przymusowych pracownicach seksualnych w okresie II wojny światowej. Joanno, we wstępie piszesz w tej książce, że milczenie trwa do dziś, że prawdopodobnie nigdy nie stanie się też częścią pamięci zbiorowej, że jest już za późno. Więc chciałabym Cię zapytać, czy i co ta książka zmieniła, jeśli zmieniła, w naszej pamięci na temat przyszłości? Odkaszlnęłam. Dla mnie zmieniła bardzo wiele pod tym względem, że zaufaliście mi Państwo i to jest coś, o czym mogłam sobie tylko marzyć, jak ją pisałam. I rzeczywiście to się dzieje po każdej kolejnej z tych książek. To jest fascynujące. To znaczy, że wbrew temu, o czym mówiłyśmy na samym początku, czyli takiemu powszechnemu przekonaniu, że tych źródeł nie ma, że tej historii nie ma, że to nie jest ta nasza historia, to po Przemilczanych przyszło do mnie tyle osób, tyle historii w różnych formach. To znaczy, są często krótkie rozmowy po spotkaniach, w której nagle ktoś mówi mi, łapie mnie za rękę i mówi mi, że wreszcie rozumie, dlaczego a zdjęcie, które stoi w kominku od wielu, wielu lat, jest przydarte na pół. Po pełne relacje, po opowieści o tych moich bohaterkach, rzeczywiście z Łodzi mam taką fenomenalną opowieść. Joanno, jeśli nas oglądasz, dziękuję Ci za nią i zawsze będę za nią wdzięczna. Że rzeczywiście jakby to jest jakaś zmiana dla mnie widoczna, potężna, że ta książka, która jakby, której też w pewien sposób zostałam zmuszona poprzez brak źródeł osobistych do tego, żeby zapisać tę historię poprzez historię przedmiotów, poprzez historię liczb, transportów,
ale gdzieś tam jej czytelnicy i czytelniczki próbują mi teraz pomóc. Tak samo jest z Onymi zresztą, to jest coś fascynującego. Z drugiej strony wydaje mi się, że mam nadzieję przynajmniej, że ona rozpoczęła taką dyskusję o tym, czym jest w ogóle przemoc seksualna w okresie konfliktu zbrojnego. To jest coś, czego w polskiej debacie dotyczącej II wojny światowej w ogóle w przyszłości brakowało. I cieszę się, że gdzieś tam, z tego co wiem, pojawia się na uniwersytetach, pojawia się na zajęciach, że ludzie czytają ją nie tylko jakby na zasadzie materiału historycznego, ale też na wydziałach kulturoznawczych, a może raczej powinnam powiedzieć przede wszystkim na wydziałach kulturoznawczych, antropologicznych, ale też lingwistycznych. No, to jest coś, o czym ja mogłam sobie tylko wymarzyć, co mogłam sobie tylko wymarzyć. Ale też z perspektywy tych 4 lat, które miną we wrześniu tego roku, i z uporem maniaczki, znaczy mówię Państwu, że to są otwarte projekty, bo ja nawet jak widzę ją teraz, jak pokazujesz i podnosisz ją do góry, to ja już wiem, jak pewne rzeczy powinny być przepisane i to jest też super fascynujące, bo z jednej strony wynika to z tego, o czym powiedziałam na samym początku, czyli że ludzie przynieśli mi swoje historie, za co jestem im bardzo wdzięczna. Z drugiej strony ja też dorosłam do pewnych kwestii, jakby połączyłam część swoich bohaterów. Teraz zresztą nie wyobrażam sobie, że przy drugim wydaniu pewne rzeczy nie powinny być przepisane i tak też będzie. Są nowe historie, nowe odpowiedzi na... Znów wchodzi kontekst lokalny, znaczy podróżując z Przemilczanymi, ja odbyłam około 70 kilku spotkań z tą książką. Byłam naprawdę w kilkudziesięciu miastach i miasteczkach w Polsce. I gdzieś pojawiał się ten kontekst lokalny tego, żeby dobudować. A co w Lublinie, a co we Wrocławiu, a co w Słupsku, jak to wyglądało, prawda? A co w Mińsku Mazowieckim, o którym gdzieś tam napomknęłam. I to się udaje, rzeczywiście. A więc dla osób z Lublina mam już odpowiedzi na te pytania, które mnie nurtowały i na które nie mogłam udzielić odpowiedzi jeszcze w momencie, kiedy Przemilczane ujrzały światło dzienne. Ale paradoksalnie zobacz, że ten tytuł Przemilczane, ja sobie to zawsze o tym myślę, że ten tytuł Przemilczane to był tytuł i to jest tytuł, którego ja tak naprawdę mogłam użyć do każdej z tych książek i każdej z tych grup. To jakby oni mogli się też nazywać Przemilczane, mój Firerze dokładnie w identyczny sposób. Dziś rozpoczęłyśmy rozmowę o kobietach dzięki pytaniu jednej z naszych widzek i też myślę sobie, że jak mówię o powrocie do Przemilczane, to tam są przecież wśród tych moich bohaterek gdzieś są jeszcze uśpione, bądź też zapisane w jednych, dwóch zdaniach bohaterki historii, nad którą teraz pracuję. Część z nich też była nieheteronormatywna, ja jeszcze wtedy nie miałam takiej wiedzy, więc gdzieś tego nie zapisałam. Gdzieś myślę, że takim podsumowaniem tych kilku książek będzie kolejna, którą pracuję teraz, która będzie miała tytuł Czarne Łaty i będzie jakby taką próbą objęcia tych wszystkich projektów. Dlaczego Czarne Łaty? Bo w obozach koncentracyjnych ta kategoria czarnego trójkąta, tak zwanych więźniów, a społecznych, a socjalnych, była określana w gwarze obozowej jako czarna łata. I to będzie też z jednej strony próba zderzenia się z moimi bohaterkami z Przemilczanych, z drugiej strony kontynuacja Ony, to znaczy takie miejsce dla kobiet nieheteronormatywnych, które gdzieś zostało dotknięte, zapisane w tej strukturze książki Oni, ale myślę, że one potrzebują swojej własnej opowieści. I będzie się to wszystko zaczynało od czegoś, co myślę, że podobnie jak Karol Gorat jest bardzo symboliczny dla polskiej pamięci zbiorowej w tym kluczu, jak najbardziej etno niestety, ale też dużo pokazuje, to znaczy Czarne Łaty będą się zaczynały od pierwszego transportu kobiet z obozu Ravensbrück do obozu KL Auschwitz I, a transportu z 26 marca 1942 roku wyjechało wtedy z Ravensbrück 1000 kobiet, jedna z nich w trakcie transportu uciekła, 999 przyjechało do Auschwitz. I tak rozpoczęła się historia kobiet w tym kompleksie obozowym Auschwitz-Birkenau, Mołnowic już później w trakcie rozwoju. I do dziś ta lista transportowa, która się nie zachowała, nie jest odzyskana. W kontrze do tego, co dzieje się a propos historii pierwszego transportu męskiego do KL Auschwitz-1 z 14 czerwca 1940 roku. Gdzieś tam wydaje mi się, że to jest symptomatyczne i emblematyczne, że te kobiety z tego pierwszego transportu kobiet z Ravensbrück nadal funkcjonują jako po pierwsze tak coś w rodzaju, znaczy kompletnie zanonimizowane, nieistniejące jakaś masa, amalgama. Myślę, że to jest też istotne, że większość z nich była pochodzenia niemieckiego. Były tam też kobiety z kategorii asocjalnej, były komunistki, były świadkinie Jehowy, badaczki Pisma Świętego.
I to po wojnie niestety nikogo nie interesowało. Czy też historie po wojnie nikogo nie interesowały, nie interesowały też w latach 90., w latach 2000. Bardzo często zresztą pisząc w niektórych monografiach o tym transporcie używa się nawiązania do cytatów z autobiografii Rudolfa Hessa, który parafrazuje oczywiście teraz, ale który twierdził, że ten pierwszy transport to były tak brutalne kreatury, że nawet austriacki SS, nadzorczyni SS się ich bały. I na tym się zamyka opowieść. Nie ma sensu jakby odzyskiwać, nie ma sensu zadać sobie pytania, kto znajduje się pod tymi numerami, a były tam fascynujące biografie, a wśród nich była między innymi Gerda Schneider, która napisała z Wandą Jakubowską, o czym pisze już Fonek, napisała z Wandą Jakubowską scenariusz ostatniego etapu z numerem 568, przybyła do Auschwitz. I myślę, że ta ich para będzie też dobrym zakończeniem tego wątku, to znaczy Wanda Jakubowska, Gerda Schneider, pierwszy transport kobiet do Auschwitz, Wanda już wiele później, ale jednak tworzą ten scenariusz pierwszego obozowego filmu na świecie, a ich przygoda razem nie kończy się na produkcji filmu, są ze sobą do 1951 roku i jakiego byśmy języka nie użyły, a jakiego, na jakie określenie byśmy się nie zdecydowały, ta relacja była relacją partnerską, była relacją queerową, była relacją odmieńczą, była relacją odważną i nie da się ukryć, że gdzieś tam w tym wszystkim jest opowieść, jest queerowa opowieść, odmieńcza opowieść o II wojnie światowej, rozpoczęta przez kobiety, zapisana przez kobiety, skadrowana, nawiązując do twojego tytułu dzisiaj, do naszego tytułu dzisiaj, skadrowana przez kobiety nieheteronormatywne na bardzo, bardzo wielu poziomach, no i to trzeba jeszcze opowiedzieć. Zostawiłam list w butelce w onych a propos tej historii, teraz trzeba przyszedł czas, żeby zapisać to od nowa. Bardzo dziękuję, Joanna. Muszę jednak zadać to ostatnie pytanie i bardzo cię poproszę o krótką odpowiedź i chciałabym po prostu, żebyśmy w ten sposób zatoczyły koło i zamknęły po prostu tę naszą opowieść dzisiaj. Oczywiście, tak jak powiedziałam i jak Państwo słyszą, z Joanną można rozmawiać bardzo długo i słucha jej się z wielkim zainteresowaniem. Więc muszę tutaj po prostu postawić w tym momencie stop, znak stopu i zadać to ostatnie pytanie. Chodzi mi o ten projekt wrocławski, który nie wiem, czy się zaczął, czy się dopiero zacznie, a który jest takim dobrym też podsumowaniem tego, że rzeczywiście ta twoja praca w obrębie pamięci nieheteronormatywnej, pamięci queerowej, pamięci lokalnej, szczególnie w przestrzeni Wrocławia, ma bardzo silne umocowanie i rzeczywiście ma swoją bardzo jasną, klarowną kontynuację. Joanno, parę słów na ten temat. Tak, streszczam się. Mam nadzieję, że w ogóle będziemy miały kiedyś szansę, mieli kiedyś wszyscy szansę, żeby spotkać się właśnie po pierwsze w większym gronie, a po drugie jakby celebrując właśnie ten projekt. A w skrócie jest to projekt, który ma dotyczyć queerowej, odmieńczej historii Wrocławia i Dolnego Śląska w latach 1871-1969. Projekt, który skończy się dużą publikacją kilkudziesięciu autorów z Polski i z Niemiec, pod redakcją moją i Matthiasa Foyta z Berlina, którego mam nadzieję, że ogląda, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam, a nad wszystkim pieczę sprawuje niezrównana, odważna kultura równości, za co Wam bardzo, bardzo dziękuję, i Alina Szepcka, ale nie tylko. Walczymy, jesteśmy już, jest spis treści tego projektu, jesteśmy po rozmowach wstępnych ze wszystkimi autorami, nie będę ich nawet wymieniać, ale z jednej strony są to oczywiście fenomenalni historycy, historyczki z Niemiec, ale jest też dużo młodych naukowców i naukowczyń z Polski i wystarczyło naprawdę delikatnie zedrzeć po złotko, żeby zobaczyć, że Dolny Śląsk jest czymś naprawdę, jeśli chodzi o queerową historię, do odzyskania, do opisania. I mam nadzieję, że tak chciałam, takie było moje marzenie, żeby od Dolnego Śląska się zaczęło. Jak wspominam o tej drodze dzisiaj po kolei lokalnie, to mam nadzieję, że tak to się będzie odbywać. To jest oczywiście projekt długoletni, ale bądźcie Państwo cierpliwi, nie poddajemy się. Wszystko, cała energia, która jest teraz
w nas, aby tę odmienną historię odkrywać. Idzie właśnie w tym kierunku bardziej lokalnym, poza periodyzacją klasyczną, aby odzyskiwać tych bohaterów i aby wreszcie Magnus Hirschfeld i ten okres wrocławski nie był tylko po prostu wspominany na zasadzie jakiegoś pojedynczego gestu, aby był tekst, aby była może przetłumaczona, biografia, aby ta historia stała się, no tak jak powiedziałaś, no już nie mogę inaczej skończyć, więc żeby ta historia stała się naszą historią. Tak. Świetnie. Myślę, że to jest doskonałe podsumowanie. Myślę, że ta cała opowieść przez Twoje badania, Twoje publikacje pokazała, że kategoryzowanie pionowe niestety nie przynosi efektów. Potrzebne jest to intersekcjonalne spojrzenie warstwami, które się przecinają w różnych momentach, z różnych perspektyw i potrzebujemy tego szerokiego spojrzenia na to, by nasza pamięć była inkluzywna, włączała różne postaci w nasze pole widzenia. Joanno, bardzo, bardzo dziękuję w imieniu Fundacji BNTK Han, w imieniu własnym szczególnie, za cudowną rozmowę na bardzo ważny temat. Mam nadzieję, że będziemy mogły ją kontynuować. Życzę Ci bardzo dużo zdrowia, dużo sił w odkrywaniu, odzyskiwaniu i rekonstruowaniu tych kolejnych historii i na Twoje publikacje czekamy. Dużo dobrego. Dziękuję ślicznie za cierpliwość, zaproszenie, za wsparcie raz jeszcze, mogłabym się rozpływać nad Wrocławiem i Dolnym Śląskiem, bardzo lubię wracać i naprawdę to jest dla mnie ogromne szczęście, że mogę też dołożyć swoją cegiełkę od siebie do lokalnej historii Dolnego Śląska. Bardzo dziękuję Tobie, bardzo dziękuję Państwu. Przepraszam, jeśli nie udało mi się zadać wszystkich pytań, ale jak Państwo widzą, i tak przekroczyłyśmy czas. Także przepraszam i jednocześnie bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.